Wieczorową porą w sobotę witam was serdecznie, z tej strony Piotrek z metalowego Bicia Serca, a dzisiaj raz jeszcze po raz kolejny witamy się z dwoma tym razem członkami zespołu Chaos, a powód jest nie byle jaki, wręcz powód mamy przy sobie, bo chłopaki mi swoją płytę After Image przysłali, a my o niej będziemy mówić. Witam was serdecznie. Siemanko, witamy. Powiedzcie mi panowie, może tak sobie zaczniemy. Czy uważacie, że Chaosm, który nagrywał pierwszą płytę i ten, który nagrał After Image, to ten sam zespół, czy jednak jakoś zmieniliście się na przestrzeni tych lat? Jak sądzicie? Może ja zacznę. Czy my się wielce zmieniliśmy? Wydaje mi się, że nie. Mam wrażenie takie, że nie tyle co nastała jakaś u nas wielka zmiana pod kątem, nie wiem, naszej świadomości, czy jakby tego, co chcemy robić, tylko bardziej może stricte zmieniło się u nas, dorośliśmy, jako po prostu nabraliśmy doświadczenia, czyli jakby tak jak na początku byliśmy typowymi amatorami, tak teraz można powiedzieć, że gdzieś tam nabraliśmy trochę masy i tak by chyba to, tak bym się na to pytanie odpowiedział. Okej, masz coś do dodania, Radek? Wiesz co, myślę, że tak, bo ja na to troszeczkę z boku patrzyłem. Troszkę na początku jakby nie z boku, też jakby byłem bliżej chłopaków, a później trochę z boku na to patrzyłem. Powiedziałbym, że między pierwszą a drugą płytą różnica jest taka, że jakby baza jest taka sama, te są wspólne elementy, ale dojrzało to, ewoluowało troszeczkę w takim właśnie kierunku. Tak jak Maciej wspomniał, że chłopaki wiedzieli bardziej, co robią. Natomiast te składowe takie, które stworzyły Chaosm i tą pierwszą płytę, myślę, że to pozostało takie same. Okej, okay. Ja gdzieś słuchając tej płyty After Image i zestawiając ją sobie w czasie wolnym z płytą Labyrinth, mam wrażenie, że Chaosm, który nagrał After Image, poszedł na siłkę, przepakował, szedł do studia nagraniowego, jak to mówi mój kumpel Marcin Werner z Violent Answer, dołożył tonę gruzów do ciężaru nagrań, bo jednak ten z Rituals materiał jest w moim odczuciu przynajmniej ciutkę lżejszy od tego, co zarejestrowaliście ostatnio. Ja się sobie kłócił nie będę. Na pewno ta zmiana wynika też z tego, że no pierwszy materiał, że tak powiem, komponował Piotrek Kniatol, który z tego zespołu już odszedł i całą taką schedę całego tego działania przejął SCI, nasz drugi gitarzysta. I to też ma wpływ troszeczkę na to, jaki jesteśmy dziś. Natomiast jeżeli ty tak mówisz, że nawaliśmy więcej gruzu, no to ja się cieszę, bo o to chodziło. Zresztą zawsze mówi się, że ta druga płyta są pewne oczekiwania, czy ona spełni pokładane w niej nadzieje dotychczasowych fanów, czy tak samo się spodoba. A zazwyczaj tak wychodzi i jakoś tak się ukształtowało, że jak spojrzymy na te wielkie zespoły, to ta druga płyta jest lepsza i cięższa, przeważnie. Nie jest to oczywiście tradycja, ale w wielu przypadkach tak właśnie było. No to tym bardziej dzięki bardzo za taką opinię. Słuchajcie, czy to After Image to było od początku After Image, czy jakieś inne nazwy również wam wchodziły gdzieś po głowach? No to chyba myślę, że Maciuś się będzie na tego typu pytania opowiadał, bo ja już dołączyłem, kiedy... Nie, staram się sobie przypomnieć, czy była wielka rozkmina. Aha, wcześniej ta płyta myśleliśmy, żeby się nazywała We Are Different. Natomiast nie za bardzo to nam pasowało, nie bardzo to pasowało do tego, bo Labyrinth jakby, nazwa na Labyrinth debiutu jakby nie była określeniem tego jakby... tego nie tyle, co się znajduje na płycie, tylko tego czasu, jaki spędziliśmy, żeby ją nagrać. Dlatego After Image teraz też nazwaliśmy się After Image, ponieważ jak to jest to jakby widok, czas tego, jaki my spędziliśmy na drugim krążku,
idealnie nam ten, to właśnie ten, to słowo nam pasowało do tego określenia, ponieważ nie do nic innego, że mamy cały czas za sobą te wszystkie, że tak powiem, problemy. Znaczy musieliśmy przejść całą raz, drugi raz tą samą ścieżkę, jaka była w labiryncie, i to też jest pewnego rodzaju dla nas taki powidok. Czyli ten właśnie ten efekt takiego troszeczkę zniekształcenia właśnie dla naszego wzroku. I odpowiadając na twoje pytanie, idealnie nam się ta nazwa pasuje. Wcześniej była może inna, ale nie oddałaby tego, co w sumie robi ta aktualna. Okej, trochę mi wybiłeś z dłoni takie, może nie pytanie, ale stwierdzenie, bo właśnie gdzieś tam patrząc sobie i słuchając After Image, miałem właśnie na myśli powidoki, takie słowo polskie, które gdzieś tam ewidentnie mi odpowiadało najbardziej tłumaczeniowo, a teraz wpadłem sobie na taki koncept, kminiąc właściwie nad tym, o czym bym chciał z wami porozmawiać. Zainspirowała mnie zabawa weselna, trochę się pobawimy w szybkie szoty. Panowie, na odpowiedź na krótkie pytania, to są krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. Ulubiony utwór, czas 5 sekund na pytanie. Ale utwór z After Image, czy mówimy? Z After Image, dokładnie. Okej, okay. No to ja lecę dalej, no moim ulubionym utworem jest z pewnością Dementia. Ja się waham między Dementia a Vultures, ale chyba Vultures. Okej, okay, dobra, to powiedzcie, nad którą płytą praca przebiegała sprawniej, szybciej, pierwszą czy drugą? Z waszej perspektywy. To znowu może ja zacznę. Z pewnością drugi krążek szedł nam łatwiej. A to tylko dlatego, ponieważ już mając doświadczenie jakiekolwiek związane z pierwszym, no już pewne rzeczy już były nam znane i jakby no wszystko szło łatwiej. Przepraszam bardzo, tylko ściszę telefon. Prawda jest taka, że tak jak na początku współpracą z Tetrała i w studio, no, uczyliśmy się wszystkiego od początku i wszystko było dla nas nowe, tak teraz ten proces przejścia przez niego było znacznie łatwiejsze, no ponieważ sami już wiedzieliśmy, z czym się to je, więc zdecydowanie szło to lepiej. Okej, okay, Radek, to samo pytanie? Wiesz, to ciężko mi na to odpowiedzieć, ponieważ ja dołączyłem do chłopaków już tak na końcówce, nie? After Image. Tak, to prawda. Także, znaczy, dołączyłem na końcówce After Image, a wcześniej też z Maciejem znając się już od wielu lat, gdzieś tam wspólnie próbowaliśmy jakieś rzeczy robić, ale też jakby nie załapałem się na labirynt, nie? Na nagrywanie i na robienie pierwszej płytki, więc nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat ani pierwszej, ani drugiej, więc to było tak robienie trzeciej. Tak, przede mną robienie trzecie. Dobrze, miejmy nadzieję, że gdzieś tam na długo miejsce w chaos twoje uzupełnienie sekcji rytmicznej, o cześć Kiciuś, zostanie. Natomiast to, o co bym się chciał jeszcze dopytać, tak idąc tropem i będąc troszkę złośliwym, kompozycja, z której jesteście najmniej dumni, która najmniej wam się na After Image podoba. Z perspektywy czasu to? No ja na przykład wiem, dla mnie osobiście taki to z Vultures, gdzie na przykład wszyscy mówią, że to jest zajebisty numer, a ja miałem takie poczucie jakiegoś przy tym utworze takiego, no może trochę nie jak to ująć, takiego niedosyt. Ale poprawiło mi się to z czasem, kiedy wszyscy zaczęli mówić mi, że zupełnie on nie jest taki zły, więc jakby, ale jeżeli bym miał jakiśkolwiek podać, to bym powiedział, że Vultures. No to ja troszeczkę na przekór na przykład wiem, że bardzo dobrze odbierany jest kawałek Leukochloridium, a nie uważam, tak, wiesz co, on nie jest zły dla mnie. Po prostu dla mnie lepszy, reszta jest tak jakby dużo lepsza, że kawałek, który jest dobry, który jest świetny, trochę blednie przy reszcie, nie? Ale to nie jest tak, że mówię, że ten kawałek jest zły. Po prostu mi osobiście najmniej w porównaniu do reszty gdzieś tam wchodzi, nie? Ale wiem, że jestem tutaj w zdecydowanej mniejszości, bo komu bym tego nie powiedział, to się puka w głowy i mówi, że nie mam racji. Okej, okay, dobra, teraz w ramach szybki... Ale to odbije, poczekaj, bo to jest rozmowa. A u ciebie jak to wygląda? Ja z kolei zawsze byłem fanem. Jak wyszło singlowo, to Hollow Realm, ale musiałem zdradzić ten utwór. Zdradziłem go, przyznam się do tego, na rzecz Lost in Void. Ten taki cyberpunkowy lekko sznyt, gdzieś tam podszyty elektroniką, no zdobył mnie. I to, że w chaosie pojawiły się jeszcze bardziej wyraźne i w większości chóry, to na drugiej płycie doceniam szczególnie, że ten motyw nie został porzucony na zasadzie
nie podobało nam się, odsuwamy, tylko nie, to zostało zintensyfikowane i zrobione dobrze. To zasługa STI-a właśnie. Pozdrawiamy cię, Byku. Tak, dokładnie, ale to powiem ci na przykład, że Lost in Void jest chyba moim ulubionym kawałkiem do grania na żywo. Po prostu ciągnie pięknie od początku do końca, idzie, wiesz, z taką mocą, że chyba, no, chyba mój ulubiony do grania na żywo. Właśnie, z konwencji szybkich shotów powoli sobie wychodzimy, to co ja od chłopaków chciałem w tej konwencji troszkę wyciągnąć, to wyciągnąłem. A powiedzcie mi, jak się te właśnie utwory, jak wspomniałeś już, że to jest to rozmowa, to ja sobie to podchwycę i pociągnę dalej, jak się te utwory z After Image przyjmują na żywo. Bo jedną rzeczą jest zarejestrować, a zupełnie inną rzeczą jest zapoznać publikę na deskach jakiegoś klubu. A może radzi utwór, może ty zaczniesz. Dobrze, i pewnie, że zacznę. Wiesz co, jak dołączyłem w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, to w styczniu graliśmy pierwszą sztukę, no i w sumie nadal mamy w tym secie, który gramy na żywo, mamy i kawałki z pierwszej płyty i z drugiej. Teraz jest to trochę więcej z drugiej płyty, ale wiadomo, wydaliśmy na to chcemy też troszeczkę popromować, tym bardziej, że sama płyta fajnie siadła, nie? Jest bardzo dobry odbiór ze strony słuchaczy tej płyty, więc chcemy też na żywo grać te kawałki. No powiedziałbym, że to dobrze odbierają to ludzie, nie? Nadal jakby widzę, że i z pierwszej płyty kawałki, które gramy, przy tym ludzie się świetnie bawią, ale druga płyta tutaj na pewno, czy te kawałki z drugiej płyty, które gramy, na pewno nie ustępują tutaj, jeżeli chodzi o energię, którą dostajemy od ludzi na koncertach, nie? Także ja tam jestem zadowolony. A jak to za mikrofonu wygląda? Wiesz co, ja powiem ci tak, my się świetnie bawimy grając te numery. Ja naprawdę, świetnie się bawimy, jaramy się i przynosi nam to fan, więc odpowiadając na twoje pytanie, no to jest takie troszeczkę, czy ludzie się bawią razem z nami? Owszem. Ale czy dostrzegam jakąś różnicę między odbiorem tych naszych tam ludzi pod sceną, między pierwszą płytą a drugą? No nie rozgraniczałbym to, ponieważ jakby cały koncert jest takim tym naszym wspólnym czasem. I jakby, no i każdy pewnie ma swój lepszy moment, czyli lepszy ulubiony numer, który leci, albo gorszy, czyli tego, który akurat musi, bo reszta go chce, więc no, wydaje mi się, że lepsze, to było raczej było pytanie nawet zapytać osoby z zewnątrz, a nie nas, natomiast my odpowiem bardziej to ogólnie, że no bawimy się fantastycznie przy nich, nie? Prawda. Właśnie, powiedzcie mi, czy z perspektywy czasu objęcie dość nowatorskie gdzieś w gatunkach pokrewnych od metalu strategii promocyjnej, wypuściliście 4 single, poskutkowało w waszym przypadku, bo jednak gdzieś metal jest dość ortodoksyjny i gdzieś tam się wypuszcza jednego, dwa single, a wy wypuściliście no prawie połowę płyty online przed premierą. Powiedzcie mi, czy to waszym zdaniem zaprocentowało pozytywnie? Bo chciałbym, żeby radził się odezwał na ten temat, on jest naszym majstrem tego. Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo musielibyśmy porównać to do działań, które podejmowaliśmy my sami i które wyglądałyby inaczej niż to. Nie? Jakby płyta płycie jest nierówna, czy jakby rozpoznawalność na tej scenie jest nierówna, jeżeli chodzi, nie wiem, 4 lata temu, a teraz na przykład, więc ciężko jest tak naprawdę porównać, nie? Jaki by to efekt miało. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, tak. Ja może, jeżeli dobrze rozumiem, Piotr, twoje pytanie, to tylko wybraliśmy singlowanie z tego względu, że ponieważ, wiesz, wydaliśmy drugi album po 4 latach. Singlowanie pozwalało troszeczkę na wyjście takie, mówisz, podtrzymania takiej atencji troszeczkę, żebyśmy nie dali, żeby nikt o nas nie zapomniał. I tak naprawdę jest to dla nas test, bo porównania dla Labiryntu, bo Labirynt został wydany, poszedł od razu całkowicie, cała płyta została wydana, poszły już teledysk
i później tylko dorzucaliśmy, że tak powiem, po premierze. Natomiast to, żeśmy singlowali i zapowiadaliśmy singlami tą płytę, więc czy to nam lepszy przyniosło jakiś efekt, czy no właśnie tak powiedział Radek, to jest ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, natomiast była to nasza decyzja z samego początku, że chcemy spróbować inaczej. Jak zrobimy na kolejnych przypadkach? Nie wiemy też tego na razie, bo jest to gdzieś tam w trakcie u nas dyskusji, ale chyba to singlowanie troszeczkę jest, no ma swój urok, gdzie gdzieś tam pokazujesz gdzieś tam zalążek tego, nad czym zespół pracuje, no ale to w sumie tyle. Ale wiesz co, to jest też na przykład tak, że tak jak wspomniałeś, nie? Labirynt był cały gotowy, no to data premiery ciach, nie? Jakby mamy wszystko. Od A do Z jest przygotowany. Natomiast tutaj nagrywane, jeżeli dobrze kojarzę, to było po numerze, a nie cała płyta na raz, tak? Więc no co, nagrywasz na przykład taki Hollow Realm, jesteś, wiesz, na maksa zajarany, na maksa zadowolony, dumny i co? I dobra, to niech leży w szufladzie, bo resztę dogramy, nie wiem, przez rok czasu i dopiero wydamy wszystko, nie? I po prostu, wiesz, siedzisz jak na szpilkach i czekasz, żeby to wydać, będąc tak, wiesz, dumnym, nie? Z tego, co zrobiłeś, no to myślę, że to też z tego wynika to, co Maciej powiedział, że fajnie jakby dostarczać tą muzę częściej, ale też dla słuchaczy, ale też dla nas samych, nie? Tak naprawdę, no bo kurde, no mamy coś takiego, co chcemy pokazać, tak, że jesteśmy na maksa dumni i nie chcemy czekać, nie wiem, 8 miesięcy, aż dogramy, nie wiem, te 8 czy 9 kolejnych numerów i wydamy. Tym bardziej, że na przykład samą, jakby wiesz, samo nagrywanie, miksowanie, masterowanie to jest jakby tylko jeden fragment, jakiś wycinek pracy, która wchodzi w wydanie płyty, więc to też się przez to może rozwlekać w czasie i szkoda czasu, nie, tak naprawdę na czekanie. Przynajmniej w naszym wypadku, nie? A jak inne zespoły do tego podchodzą, no to już tam jest ich sprawa, nie? Też. Okej, dobra, to pytanie takie, na które będzie raczej odpowiedź krótka i zwięzła. Czy to oznacza, że jeszcze jakiś materiał w szufladzie chowacie i odłożyliście go na lepszy czas, kiedy będzie okazja go zarejestrować? Wiesz co, powiedzieć tak. Już mamy w szufladach, na przykład w szufladzie mamy mnóstwo już numerów. I te, które na przykład w momencie powstawania After Image zostały, nie jest powiedziane, że ich nie użyjemy może w przypadku trzeciego krążka. Natomiast też się nie powiem, czy na pewno je użyjemy, bo na przykład dzisiaj STI przez ten weekend wysłał nam kolejne trzy numery jakieś nowe, świeże, które w ogóle też są zupełnie innego, tak wiesz, jakby są zajebiste. Więc możliwe, że będziemy... Taktykę mamy taką, że na razie sobie robimy tak zwane szkielety utworów, robimy ich jak najwięcej przez ten czas, jeżeli tak jak Radek powiedział, będzie numer, który mega nas jara i mega nam się udał, to szybko go wysinglujemy, ale te, które finalnie później, później trafią na płytę tam trzecią czy cokolwiek, to zostawiamy to sobie na później, czyli na sam koniec, kiedy już będziemy gdzieś tam, wiesz, nazbieramy tego materiału na tyle, żeby móc gdzieś tam jakby móc to gdzieś połapać i żeby złapać te numery, które będą ze sobą tożsame, nie? Dobra, to... jak... No, proszę. Przepraszam, tylko dodam do tego, co Macie powiedział. Też nie zdradzając za dużo, ale uchylając lekko rąbka tajemnicy, no tak jak Macie wspomniał, Steam jest bardzo płodnym tutaj producentem, no mnóstwo pomysłów ma mnóstwo tej muzy naprawdę świetnej i praktycznie, wiesz, jak nam to wysyła, to za każdym razem praktycznie patrzę i są ciary na ręku, nie? Jakby, jak jestem rok w zespole i tyle muzy, co nam wstępnie gdzieś tam jakiś takich pierwszych demówek, szkieletów, nad którymi potem decydujemy się pracować, Przem wysłał, no to jak dla mnie osobiście nie było tam słabego numeru, nie? Także mamy z czego nie wybierać, dobrze. Mamy z czego wybierać naprawdę i no i nic, tylko się jarać tym dalej i pracować nad tym, nie? Mam wrażenie, że ta płyta, którą złożymy z tych numerów, które mamy i które będą powstawać, mam wrażenie, że może zaskoczyć. No to my trzymamy za to kciuki. Ja wiem, że następny temat, który chciałbym z wami omówić, nie powinienem omawiać, bo to jest trzech facetów i dyskusja bez kobiety o kolorach, to jest jakaś pomyłka, ale spróbujmy przez to przebrnąć. To jest szczególnie do Maćka, ze względu na jego długi staż kieruję pytanie. Kaosm od samego początku bardzo lubi się z kolorem zielonym, a właściwie zgniło zielonym. Czy stoi za tym jakaś konkretna historia?
Bo zielone to tak tylko przytoczę to, co twierdzi Wikipedia, to symbol nadziei, nowego życia, budowania więzi, strata tata, a jak wy to postrzegacie i czemu kałazm tak się lubi z zielonym? Wiesz co, ogólnie pomysł w momencie, jak był Piotrek, to rozpoczynaliśmy to w ten sposób, że bardzo chcielibyśmy, żeby zespół też z sobą niósł pewien brand, czyli jakby pewną rzecz charakterystyczną i niech to nawet będzie jakiś kolor. I ten kolor właśnie butelkową zieleń, powiem tak, on mu chodziło o butelkową zieleń, ale masz rację, to jest taka zgniła zieleń. Pasowało nam to dlatego, ponieważ Kwiatol miał na pulpicie swojego komputera, na którym pierwsze powstawały numery, taki zajebistą tapetę na pulpicie, właśnie ona była w takiej zieleni i nam mówię, i tak naprawdę patrzymy, to, no to będzie super. Nie? I tyle, koniec historii. Od samego początku konsekwentnie ta zieleń będzie z nami i do samego końca. Jest to nasz, gdzieś ta nasza, ta nasza taka, gdzieś ta rzecz charakterystyczna, która będzie z nami do samego końca. Jeszcze w sumie dodam do tego, że fajnie też jest jakiś taki, wiesz, oprócz muzyki, która jest powiedzmy, że spójna, tak? Nawet jak jakoś się zmienia, lekko ewoluuje, to nadal na przykład, nie wiem, no usłyszysz, nie wiem, drugą płytę Korna i tą płytę Korna najnowszą, no to wiesz, że to jest Korn, tak? Jakby i w naszej muzyce myślę, że też to słychać. Natomiast też fajnie mieć też taki jakiś coś, co to wszystko spaja i jest jakimś takim charakterystycznym właśnie elementem. Na przykład tak jak jakby oczywiście nie, jakby nie wywyższając tego do takiego poziomu jeszcze. Słyszysz czerwona czapeczka, no to myślisz? Red Darts. Dokładnie. Nie, więc z jego strony to był taki na maksa mądry ruch marketingowy. U nas tak samo z Kornem masz, taki, nie? Masz kilt, jest kilt, są tak. Dudy i to też jest to Adidas. Jest od razu jest number one, nie? No, tak, dokładnie. Także fajnie mieć coś takiego, co gdzieś tam spaja to wszystko pod jakimś takim jednym szyldem, to trzyma i jest charakterystyczne zresztą. No, także. Zresztą zieleń z nami jest też i na koncertach też, nie? Mamy też własne oświetlenie w tym momencie zaprogramowane pod sztukę i ono też tam z nami jest, więc to też jest jakby, no, staramy się na wszelkich polach tą zieleń gdzieś. Właśnie najlepszą przykładem, bym chcieli sobie zilustrować to, co Maciek mówi, przepraszam ci bardzo, że ci w słowo wpadłem, jest utwór Serotonin, który wręcz jest taki strasznie oczojebny teledysk do niego i notabene trochę, może nie zdradziliście, to jest złe słowo, przełamaliście konwencję kolorową, bo Serotonin jest wybitną taką żarówiastą na miniaturce czerwienią, podczas gdy reszta jest taka w miarę stonowana i drugie przełamanie nastąpiło w takim kontekście, że wcześniej przy okazji Labiryntu, bo to co sprawdziłem, teledyski były dość klasyczne, a tu jednak mamy jeszcze teledysk to płytowy, który jest bardzo fajnym splitem ujęć z koncertowych, różnych ujęć. I bardzo ładnie dopasowanych, jest to swego rodzaju nowum dla Kaosmu, bo czegoś takiego w pełni zarejestrowanego z poświęceniem i taką dedykacją, żeby to ładnie wybrzmiało, nie było. Były bootlegi, owszem, ale to uważam, że brzmi najlepiej i przełamuje pewien wasz schemat teledysków. Dziękujemy. W porządku. Znaczy Serotonin, właśnie zależało nam na ujęciu koncertowym, tylko dlatego, bo jeszcze wcześniej go z niego nie, jakby tego nie próbowaliśmy. I świetną tu robotę zrobił właśnie Janek i Maciej Chomik, nasi właśnie fotografowie i znaczy cały nasi reżyserzy, całych wszystkich takich wizualnych bajerów, więc wielkie pozdruchy dla was, chłopaki. Dziękujemy wam za to. Okej, a to wrócimy sobie jeszcze do sfery, której w sumie nie omawialiśmy w kwestii After Image. Czy After Image, jak tak sobie patrzymy, opowiada jakąś konkretną historię, czy jest to raczej zlepek różnych opowieści? Tutaj Maciek, myślę, że głównie do ciebie w kwestii tekściarskiej, czy coś tam jakąś inspiracją było? I czy jest to spójne, czy jest to jakby zbiór różnych historii? To jest zbiór różnych historii. Jakby z tego względu, ponieważ że każdy numer troszeczkę, w momencie jak mi na przykład STI wysyła instrumental, to każdy utwór wywołuje jakąś inną taką
chęć, albo inaczej inne uczucie, które jest później związane z tematem, który może chciałbyś na nim umieścić. I z racji tego, że dopiero instrumental wywołuje tą chęć, albo gdzieś jakby szukania tego tematu, wychodzi to z ciebie, a nie jest to przemyślana, koncepcyjna cała płyta, która ma być krok po kroku, każdy numer po numerze, ma być gdzieś tam związany też w tym stylu. To by wymagało całkowitej zmiany troszeczkę naszej pracy, żeby to zażarło i miało to jakikolwiek sens, więc odpowiadając na twoje pytanie, nie, zwyczajnie to są każdy temat, każdy utwór dotyka zupełnie czegoś innego. Okej, to jeżeli chcesz i możesz zarzucić jakimś przykładem, to możesz zilustrować jeden utwór, który gdzieś tam najbardziej w tej chwili ci przychodzi do głowy i co stało za takim, a nie innym jego wydźwiękiem? Znaczy się, nie lubię za bardzo opowiadać o tym, co znaczy jakiś utwór, ponieważ nie chciałbym narzucać tej narracji, która z niego wychodzi. Na przykład nie chciałbym, żeby każdy odnalazł tam dla siebie coś wydaje nam się przynajmniej na to inaczej. One są na tyle dobrze napisane przez Jaja i Marcina Wojciniaka, naszego duszka, który też tam pomaga z tekstach. Na tyle są one opisane, że każdy może wyciągnąć tego troszeczkę inny taki background, troszeczkę wynikający z tego, więc... No dobrze, jeżeli mogę jedynie powiedzieć, to Leukochloridium troszeczkę, no jest to nic innego jak taka metafora między pasożytniczymi, że tak powiem, ludźmi, którzy tak naprawdę gdzieś tam są takimi naszymi wampirami, o których nawet nie wiemy, a wysysają z nas to, co najlepsze i tego nie widzimy, a my jesteśmy ich widzielami. I świetnie to Marcin ujął właśnie w tym tekście. I jakby wolałbym to, żeby to był Marcin, bo on by to powiedział doskonale ze serducha, z czego to wynikało, jakie to miało, jak najbardziej, jakby gdzieś, z czego on to wszystko pozbierał. A dla mnie osobiście to jest wielka przyjemność móc śpiewać to, co w sumie chłopaki wymyślają. Okej, teraz damy gdzieś tam wam czas, żebyście sami sobie zgodnie z Maćka sugestią zinterpretowali, jak będziecie słuchali po tym wywiadzie, czy w trakcie jakiegoś podkładzie lecącego od kosmu i wyciągali, szukali własnej esencji i wartości w popkulturze, w metalu, w tych tekstach i odnosili je sobie tak jak chcecie, a Radek, ja mam do ciebie pytanie. Z twojej perspektywy, jak to wyglądało, jeśli idzie o ciebie i o to, co wniosłeś do sekcji rytmicznej w Chaos? Jak to czujesz? No, chwal się teraz. Chwalę. Nie lubię się chwalić, zacznijmy od tego. Natomiast... Wiesz co, jeżeli chodzi o wniesienie, no to tak jak było już wcześniej wspomniane, u nas głównym kompozytorem jest Prze. I to on tworzy dema, powiedzmy, kawałków, co do których mamy jakieś sugestie. Ale głównie są to sugestie tak naprawdę co do, nie wiem, długości jakiejś partii, czy zrezygnować z jakiegoś motywu, a może pomyśleć nad jakimś innym. Jakby zazwyczaj za dużo tych sugestii nie ma, bo tak jak mówiłem wcześniej, te kawałki już same... Ale mogę ci przeszkodzić na chwilę? Na chwilę? On jest za skromny. Pozwolisz, że ja odpowiem na to pytanie. No dobrze. No, proszę bardzo. Dobra? Biedny Radek, ale proszę. On będzie kluczył i będzie ten, bo nie będzie chciał sobie ci go przypisać. Natomiast powiem ci tak. Co Radek przyniósł do naszego zespołu? Co jest bardzo istotne? No... Chaos z basistami troszeczkę gdzieś tam zawsze mnie nie ma po drodze. Pierwszy jego zabiry odszedł, drugi tak samo, jeżeli chodzi o mieć Borys tak samo. Ale nie muszę to powiedzieć głośno i zwyczajnie. Radek jest osobą, która idealnie też się wkomponowała w to, jacy wszyscy w tym zespole, jakimi ludźmi my jesteśmy. I teraz nie chcę nic mówić takiego, ale po prostu to jest osoba, która przejęła całkowicie prowadzenie naszych takich marketingowych sociali, prowadzenie Instagrama, TikToka, Facebooka, gdzie wiesz, wymyślał nam całą promocję danego, kurde, całej naszej płyty i robił to właśnie wiesz, przez te wszystkie socjalne bajery, gdzie my wcześniej nie mieliśmy żadnego pojęcia, jak to robić i w ogóle ja na przykład tylko totalnie nie czuję, a on to wszystko przejął, robił nam dwa klipy, robił nam właśnie te wszystkie, jakby to powiedzieć, te reelsy, czy tam shoty, czy właśnie takie bajery, więc wykonuje naprawdę zajebistą robotę. I poza tym, no ma bas, nie? I co jeszcze mogę powiedzieć? Ma zajebisty bas, no. Tak naprawdę, to gdyby go nie miał i nie miałby taki bas zajebisty, to
Nie wiem, czy by się do niego odezwał w ogóle, nie? Tak, na szczęście miałem. Ale wiesz co, to dziękuję za te miłe słowa, ale wiesz co, no jakby każdy w zespole poza tym, jaką funkcję pełni ze swoim instrumentem, też pełni jakieś inne funkcje poza graniem. Ja na przykład się zajmuję tymi naszymi socialami, te nasze wszystkie głupie filmiki i tak dalej, to ja. Ale wiesz, no szczęście jest takie, że ja się w tym czuję dobrze, social media mnie po prostu interesują, także nie mam z tym problemu, natomiast już jestem chory, jak mam pisać teksty, nie? Dlatego na szczęście mamy takiego też Michasia, Marcina, który nam to wszystko ogarnia, bo jak my byśmy mieli to robić, gdzieś tam się zgłaszać na jakieś konkursy, festiwale czy coś, to byśmy się chyba nigdy nie zgłosili, bo chyba nikt nas tego nie lubi robić, to jest raz. Ja jestem po prostu chory, jak mam pisać jakikolwiek post, a te wszystkie takie wizualne rzeczy od razu, nie? Jakby siadam i robię, to mi sprawia przyjemność. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania oryginalnego, jakby nie lubię mówić o sobie, ale wiesz co, ja uważam tak, że każdy instrument pełni jakąś rolę w utworze i każdy instrument, nieważne kto na nim gra, czy ja, czy ktokolwiek inny, ma służyć utworowi, a nie utwór ma służyć po to, żeby karmić moje ego i żebym pokazał, ej dobra, ja tutaj więcej pokazać tym basie, bo więcej umiem i weź, my tutaj ułożmy coś takiego, co będzie pokazywać moje umiejętności, których nie ma za dużo, no ale czaisz, o co mi chodzi, nie? Jakby mój bas jest po to, żeby służyć utworowi, żeby ten utwór był taki, jak chcemy, żeby był spójny, rąk i nóg się to trzymało i żeby to wyszło tak, jak chcemy, a nie utwór jest po to, żeby wiesz, postawić mnie na świeczniku i teraz wiesz, karmimy moje ego jako basistę i także jeżeli na przykład wiesz, w numerze bas dubluje tylko gitarę tak naprawdę i jest taką stricte, taką ociosaną, wiesz, już taką rytmiką, nie mam z tym problemu. Jeżeli to ma służyć kawałkowi, żeby on się dobrze prezentował, żebyśmy byli z niego zadowoleni, fajnie się z nim bawili na koncertach, to jest super. Nie? Żaden problem, tak naprawdę. Dobra, to w tym momencie ja tu składam oficjalne zamówienie do Chaosmu, dajcie mi kawałek bez basu i w tym momencie puścimy fragment i docenicie wszyscy grę Radka oraz to, jak ważną rolę pełni. Zresztą nawet nie Chaosmu, posłuchajcie sobie dowolnego utworu Black Sabbath, tam bez basu. Utwory stają się płaskie i kompletnie bez ducha, bez charakteru i tak samo myślę, że jest w Chaosmu, ten bas też jest bardzo ważny. I akcentuje perkusję i dodaje głębi i po prostu do... Wszystkie żarty o basistach są śmieszne, się śmiejemy z tego oczywiście, ale kiedy przychodzi co do czego, ten bas musi być i musi się pojawić na scenie. A ostatnim pytaniem, którym bym chciał panowie zamknąć tą rozmowę, to czy jest jakiś pomysł na featuring, tak jak mieliście jeden utwór Shades z moimi znajomymi z I Am One, to czy coś takiego się jeszcze kroi w waszych głowach? No to macie. Ja zostałem zaproszony do featuringu na pewno niedawno, do jednego, którego jeszcze mówić nie chcę. Natomiast jeżeli czy my będziemy kogoś chcieć zaprosić, to aktualnie to wygląda tak, że nie. Ale dlaczego też to też opowiem, z czego to wynika. Wynika to z tego, ponieważ że chcemy, żeby utwór, który tworzymy, wywołał u nas, nie wiem, taką potrzebę, o, w tym miejscu widziałbym tego i tego, nie? Jakby... Kurwa, tam co się on znajdzie. Nie chciałbym tworzyć numeru po to, żeby na pewno był pomysł featuringu, bo chcę z kimś, koniecznie chcemy zrobić featuring z kimś i dlatego robimy ten numer. Nie, na pewno powstać numer i dopiero jeżeli on wywoła tę potrzebę, to próbować. Okej, okay, no to myślę, że takie wyjaśnienie musi wam starczyć, a możecie na bieżąco posłuchać numeru Shades, który wspomniałem, bo jest on zacny. A i chłopaki z I Am One są naprawdę klasa. Bardzo miałem dziękuję ich... Kubie i chłopakom. Pozdrawiam. Numer. Miałem okazję ich na żywo zobaczyć co prawda bez tego numeru, ale reszta repertuaru jest przynajmniej nie gorsza, natomiast ja was kochani w tym momencie zapraszam i obliguję do tego, żebyście zajrzeli na sociale Chaosmu. Wszystkie będą już dla leniwców umieszczone w opisie. Każdy jeden, ale jeszcze można się na przykład zaopatrzyć coś takiego. Polecam serdecznie. A jak poprosicie chłopaków, a szczególnie Maćka, ładnie ubłagacie, to nawet się podpiszą. O. Pewnie tak. Tutaj i taką ładną płytkę dostaniecie w formie przesyłki. Dojdzie do was bardzo szybko, bo Maciek, jak zobaczy zamówienie, to on nawet o północy w samych gaciach wsiądzie, pójdzie do paczkomatu i wam to nada. Także ja was bardzo serdecznie, kochani, zapraszam. A wam, panowie, bardzo dziękuję za odwagę, czas i poświęcenie, że chcieliście tu przyjść.
Ale pozwól na chwilę, chyba jeżeli dobrze rozumiem, to Radek, ty tą płytkę chyba wysłałeś, nie? Tak, ja wysyłam większość naszego Marciu i... Nie odezwie się, nie? Muszę, no widzisz, skromny chłopak. Ale innych pochwalić potrafię. I nawet tak na sam koniec, bo wspomniałeś I Am One i mówiliśmy wcześniej o takich płytach koncepcyjnych, no to właśnie I Am One chyba takie koncepcyjne robi. Że to jest pierwsza z trzecią czy z czwartą powiązana, nie? Także ja byłem... No nie, są ludzie. Tak, są ludzie. Dziękujemy ci bardzo. Bardzo ci dziękujemy za wszystko. Dzięki. Gościnę. I ja wam bardzo, kochani, dziękuję jeszcze raz. Zapraszam serdecznie po tą płytkę czy po Labirynt, jak nie macie. Braki trzeba koniecznie nadrobić. A takie coś jest najszczerszym wyrazem uznania dla pracy Maćka i ekipy. A szczególnie tutaj... też Radka, który przejął sociale. Ja pamiętam, że ja się w pierwszej kolejności z Maćkiem tak kontaktowałem, jak się po raz pierwszy łapaliśmy. Teraz Maciek na szczęście jest odciążony przez profesjonalistę, jak sam wspomniał, a on się może skupić na staniu i darciu, przepraszam, mordy za mikrofonem, na tym, co zna, kocha i czuje najlepiej. Ja wam bardzo dziękuję. Amen. Stay true, stay tuned, stay heavy. Pozdrawiam. Cześć, Thank you.